Jutro zakończenie roku szkolnego. Wakacje, czas zacząć. Najważniejsze, by były bezpieczne. Dla policji to czas wytężonej pracy, dlatego jak co roku apelują i ostrzegają. Wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, którą w Suszcu rozpoczęła Śląska Drogówka wraz z kierowcą rajdowym Jarosławem Szeją i Fundacją JSW. Bezpieczne wakacje jak co roku polegają na tym, aby tych zdarzeń na drogach było jak najmniej. Niestety w województwie śląskim co roku mamy takie zdarzenia. Na szczęście cieszy fakt, że w przeciągu ostatnich 2 lat, jeśli mówimy o grupie wiekowej od 6 do 15 lat, to nie było zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Chcemy ten trend podtrzymać, a nawet go rozszerzyć na inne grupy wiekowe, więc dlatego spotkaliśmy się tutaj na terenie szkoły podstawowej w Suszcu. Stąd wizyta w szkole podstawowej w Suszcu na dzień przed zakończeniem roku szkolnego. Mundurowie zamierzają kontynuować edukację najmłodszych, odwiedzając ich podczas kolonii, obozów harcerskich czy festynów. Wszystko po to, by przestrzegać i przypominać, jak wezwać w odpowiedni sposób pomoc, określić swoje położenie i przede wszystkim zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom. Statystyki pokazują to, że musimy to robić przede wszystkim, dawać przykład. Jeżeli my kierowcy, rajdowie, wyścigowie mamy pewnego rodzaju doświadczenia, którymi możemy się podzielić, a przede wszystkim przyniesie to pozytywny efekt w związku ze spadkiem statystyk wypadków, rannych, poszkodowanych itd., to działajmy z dzieciakami, bo jest dużo pracy. Tylko w zeszłym roku podczas wakacji w naszym regionie doszło do 47 wypadków, gdzie rannych zostało 49 osób w wieku od 6 do 15 lat. Podobnie sytuacja wyglądała rok wcześniej. Statystyki co prawda są lepsze niż w ubiegłych latach, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Naszą ideą od lat jest i chyba w większości placówek oświatowych, żeby dzieci, które wychodzą na wakacje 1 września wróciły do nas z powrotem całe i zdrowe. I myślę, że nie tylko nam na tym zależy, ale przede wszystkim rodzicom, każdemu rodzicowi. Bo ta statystyka, która dzisiaj była podczas apelu pokazana, wskazuje, że nie jest tak fajnie, nie wszędzie się to dobrze kończy, nie wszędzie dzieci bezpiecznie wracają. A nam zależy na tym, żeby jednak 100% wypuszczonych na koniec roku wróciło do nas z powrotem. Zależy to nie tylko od najmłodszych, ale wszystkich uczestników ruchu. Wyruszajmy w drogę wypoczęci, pamiętając, że czasem 5 minut naszego spóźnienia może uratować czyjeś życie.